będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą prawa, które zaspokoją najwybredniejszych komentatorów futbolu. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Mam przeczne, że dzisiaj nie będziemy się dzisiaj dobrze. Pójdźcie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. A teraz będzie dobra okazja. Wyklika przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Spójrzmy teraz na skład drużyny Kraków. Między słówkami stanie Jerzy Dudek. Obronie Jutro Dole. Ale na Maguire. W ataku zaś zobaczymy Ole Gunnara Solskjaera. Współpracującego z Aubameyangiem. Snape zagrają dziś w następującą zestawieniu. W bramce stanie Edwin van der Sar. Paszło Tone, Virgil van Dijk, wystąpi razem z Ronaldo Altumane. W ataku zaś zobaczymy Kiliana Mbappe, współpracującego z Luisem Hernandezem. Ładnie zabrał się z piłką obalną. Może być obalną. Dobra, teraz interwencja. Teore van der Sar. Solskjaer. Uwaga, Solskjaer! I gol! Pierwszą bramkę w meczu! Ale radość! Może nam się wynik. Jest 1-0. Świetnie teraz zachowanie. Znowu są przewince. Solskjaer! Uwaga, mocny strzał! Broni, ale piłka wciąż szersze. Wybijamy piłkę. Traci tę piłkę bez falu. Ma sporo możliwości do podania. Na co się zdecyduje? No i po ataku. Dobra interwencja. Ole Gunnar Solskjaer. Aubameyang! Ajajaj, sytuację sam na sam, trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Zapuki smalą, aby się rozpędzić pod sektorze boiska. To wcale nie była łatwa interwencja, rywal mocno naciskał. Uwaga, wychodzi sam na sam! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący zrobił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak tak. Uwaga, Solskjaer! Uderzenie tej środowki! Co za strzał! Co za pomysł! A jednak minimalnie niecennie! Wszyscy chyba żałujemy, że to nie leciało w bramkę, bo piłka z pewnością zawsze podałaby w siatkę. Błąd Snakes, gubią piłkę. Ostatnie 15 minut to duża przewaga w posiadaniu dla Tartuków. Widać, że nie zadowala jednokrotowe prowadzenie. Mają pewnie świadomość, jak niewielka to przewaga i mocno starają się by ją powrócić. No ale jak widać, panowie szukają okazji do ataku. I teraz kibice chcieli do strzału. I mamy gola! Oni strzają prowadzeniem i zaczynają uciekać. To dwa do zera. Zamykamy na posterunku pewny odbiór piłki. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie jaczku. To była naprawdę bramka. Bramkowa pokazuje, że nie było już. No teraz zrobiło się groźnie. Ale znakomicie teraz robił ramka. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście się... Aubameyang! No nie padł, ale mają ją.
piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Przerwa. Za nami pierwsze 40. Szanowni Państwo, wracamy do akcji. Czasów są w bardzo dobrej sytuacji dzięki do pierwszych 30 metrów. Piłkę po tym wejściu. Spalony! Sędzia nie ma wątpliwości. Ale podanie przejęte. Coraz bliżej bramki rywala. Dawid Krezydę obija bramkę, ale piłka ciągle grze. I teraz skuteczne wybicie piłki. Nie dało się jedną stroną, ale próbują drugą. Nie mają już piłki. Kapuszczona, zastosowana na korzyść w tej sytuacji. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Podanie szybkie obaleją. Ataka sparowa strzała. Piłka na lodzie. O, w końcu. Spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale interwencja z przedszedni była czymś niesamowitym. Sam nie wie, jak to odrobił. Akcja toczyła się dalej. Teraz na okazję wyrósł spokojnie co grę. Właśnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrąca. Sędzia przerywa te po tym przewinieniu. Będzie karta, czy tylko upomnienie. Alex Balde. Twarde wejście, ale skuteczne. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Obiecujące zagranie przed pole karne. Strzelił raz! Strzela teraz na bola na drugi! Za to nie wygląda by było dość. Wyraźnie trafił sporo na defekt. Człowiek wracamy do gry. Tam póki Sisi jest chyba poza zarazkiem rywali. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Jednak na trochę za ostra ta interwencja. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. A teraz same kamery. Wydala. I teraz mamy trzecie. Zobaczmy, powinien zostać za to upełniany żółtą kartką. Taki ślizg mógł skończyć się po wzióry. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Zmieniamy ruch teraz środkiem. Nie, proszę Państwa, nie ma bramki. To był jednak spalony, nie podniesiono jeszcze. Gol nie będzie uznany. Decydowały tutaj chyba centymetry, ale tak bywa przy dobrze dysponowanej obronie. Nie depuje, ale nieprecyzyjnie traci piłkę. To dobry sens odebrania piłki pod polu karnym. Teraz piłkę przez 16. No nie, co mu strzeliło do głowy? Najlepiej przemilczmy to uderzenie. Czas sięgnąć do reset, puścić nowe siły na murawę. Nic uczyć nie mogę podawać. Drużyna wyjściowa wyraźnie gromadzi.
Zostało nam chyba tylko podsumować występ Kacper. Ten zespół był dzisiaj nie do zatrzymania. Nie wiem, czy starczy drużyną w takiej formie, ktokolwiek miałby szansę na równą markę. Jeśli spojrzał formacja po formacji, drużyna zaklasowała rywala właściwie w każdym aspekcie. I mamy teraz specjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Udało się odbywać swoją wyższość. Po prostu wyglądała na to lepiej po węczyce.